Dom wydawniczy Rebis przedstawia Tomasz Sekielski, obraz kontrolny. Czyta autor. Moim trzem aniołom z domu na wzgórzu. K.W.B. Dziękuję Grażynie i Tomaszowi Szponderom za okazane zaufanie i olbrzymią cierpliwość. Mam wielkie szczęście, że to ich Rebis wydaje już drugą moją książkę. Dziękuję także Tomaszowi Kwietniowi, sekretarzowi redakcji, który spokojnie, ale stanowczo przypominał mi o upływającym czasie. Nie mogę nie wspomnieć o jeszcze jednej osobie. Last but not least. Błażej Kemnitz. Jemu dziękuję za redakcję książki. Nie ma rzeczy bardziej niewiarygodnej od rzeczywistości. Fiodor Dostojewski. Prolog. 1 sierpnia 2008 roku, piątek, Warszawa, siedziba DTV, godzina 16:40. Ogolony na łyso, z zapuszczoną rudobrązową brodą wyglądał na dużo starszego niż w rzeczywistości. Szedł lekko się chwiejąc, zgarbiony jakby skulony. Unikał spojrzeń mijanych osób. Zamglonym wzrokiem przemykał po ścianach i podłodze, byle tylko nie spojrzeć nikomu w oczy. Miał tu wielu znajomych, ale nie chciał wysłuchiwać słów współczucia i zapewnień typu „zawsze możesz na mnie liczyć”. Seraty taty. Rzucał jedynie zdawkowe cześć i szedł dalej, dając wyraźnie do zrozumienia, że nie ma ochoty na pogawędki. Zresztą odpowiadało to także tym, którzy go mijali, bo co właściwie można powiedzieć facetowi po ostrej psychozie i załamaniu nerwowym, który kilka miesięcy spędził w psychiatryku? Świr. Jestem świrem. Pierwsze tygodnie przeleżał przywiązany do łóżka skórzanymi pasami. Skrępowane dłonie i stopy, unieruchomione nogi na wysokości kolan i korpus przyciśnięty do łóżka najszerszym z pasów. Sanitariusze nazywali tę pozycję na niemowlaka. Człowiek może najwyżej pokręcić głową na boki. Kubka i siusiu w pieluchę. Nawet po tyłku samemu nie można się podrapać. Oczywiście wszystko dla dobra pacjenta. Po dwóch tygodniach takiego leżakowania pod migoczącymi świetlówkami znał już każdą rysę na suficie, każdy bąbel pod farbą i wszystkie odpryski. Niekiedy, wpatrując się długo w tę mozaikę, dostrzegał kształty, a nawet słowa. Najprzyjemniejsze były chwile po zastrzyku. Gniew i strach mijały. Była błogość. Kontury świata zakrzywiały się, a on miał wrażenie, że unosi się w mydlanej bańce. Było tylko tu i teraz. Zła przeszłość odpływała, a przyszłość nie miała znaczenia. Wtedy wzory na suficie były najbardziej czytelne. Lubił, gdy układały się w krajobrazy, runiczne znaki albo galaktyki. Szary sufit mienił się kolorami, które nie tylko było widać, ale i słychać. Początkowo nie zwrócił na to uwagi. Dopiero po którejś serii zastrzyków dostrzegł, że każdy kolor, gdy się na niego patrzy, wydaje własny, niepowtarzalny dźwięk. Tym odkryciem nie mógł się jednak w pełni nacieszyć. Prawie zawsze bowiem pojawiał się ktoś, kto sądził, że to najlepszy moment na rozmowę z pacjentem. Artur? Witaj, bracie! Znajomy głos wyrwał go z zamyślenia. Szybkie spojrzenie, rzucone jakby ukradkiem, jak małe dziecko, które wstydzi się nieznanych osób. Blond włosy w artystycznym nieładzie, twarz gładka, z charakterystycznym dołkiem na brodzie i krzywym nosem, jak u boksera. Przyjazne oczy i czarujący uśmiech zawadiaki. Rozpoznanie. Przyjaciel. Cześć, stary. Tym razem Solski nie chciał spławić rozmówcy, choć mogło to tak zabrzmieć. Szybko więc dodał. Miło cię widzieć, Kowal. Mężczyzna nazywany Kowalem uśmiechnął się i wyciągnął rękę na powitanie. Nie widzieli się 9 miesięcy. Przytyłeś, zauważył Kowal i chciał poklepać Solskiego po brzuchu. Dziennikarz jednak cofnął się o krok. To efekt uboczny prochów, które wciąż muszę brać, wyjaśnił Artur. Lek, który przyjmował, nazywał się Zalasta.
Był po nim nie tylko senny, jakby nieobecny, ale miał też olbrzymi apetyt. Kowal pokiwał ze zrozumieniem głową. W takim razie zapraszam na kolację. Ugotuję coś dużego. Artur przypomniał sobie ich ostatnie spotkanie. To był początek końca. Dzięki pomocy Kowala odszyfrował wiadomość, której nie powinien czytać. A może to też z widy? Znał Wojtka Kowala wiele lat. Pracowali razem, gdy Solski był reporterem telewizyjnym. Kowal to znakomity operator, który robi świetne zdjęcia, bo robi je z pasją. Jeśli będzie taka potrzeba, wejdzie z kamerą Słoniowi do tyłka i nie zapyta o premię. Byli razem m.in. na wojnie w Kosowie i w Iraku. Zrobili setki materiałów. Co cię sprowadza w nasze skromne progi? Spytał Kowal, wykonując zamaszysty ruch ręką i lekko pochylając się w ukłonie. O pomieszczeniach w wieżowcu hotelu Marriott, które zajmowała telewizja DTV, można było powiedzieć wszystko, ale na pewno nie to, że są skromne. Na wyposażeniu dwóch wynajmowanych pięter nie oszczędzano, poczynając od wykładzin, poprzez lampy, fotele, biurka, komputery i dystrybutory wody, na kontaktach kończąc. Telewizja była perłą w koronie jednego z najbogatszych Polaków, Leonarda Bielaka. To właśnie z nim spotkał się przed chwilą Solski. Byłem u starego, powiedział, a Kowal czekał na ciąg dalszy. Cisza. Popatrzyli sobie w oczy. No mów, nie wytrzymał Kowal. Kiedy wracasz? Raczej nie wrócę, powiedział Solski, uśmiechając się tajemniczo. Co w takim razie kombinujesz? Wysadzę tę budę w powietrze, rzekł Artur i nie zabrzmiało to jak żart. Kowal nie wiedział, co powiedzieć. Z niezręcznej sytuacji wybawił go młody reporter, z którym miał właśnie wyjeżdżać na zdjęcia. Muszę lecieć, powiedział do Artura. Pamiętaj, że zapraszam cię do siebie na wyżerkę. Wpadnij koniecznie. Solski znowu się uśmiechnął i tylko pokiwał głową. Nie był pewny, czy jeszcze się spotkają. Żegnaj, stary druchu. Odwrócił się i poszedł w kierunku newsroomu. To z tego 400-metrowego pomieszczenia nadawano najbardziej oglądane w Polsce programy informacyjne i publicystyczne. Właśnie kończyły się przygotowania do specjalnego wydania raportu dnia. Ludwik Tokarczyk, mistrz ceremonii, prowadzący, autor i gwiazda programu w jednym, był już na swoim miejscu. Śmiesznie cmokał i wykrzywiał usta, wyciągał język, rozgrzewając mięśnie odpowiedzialne za artykulację. Za chwilę live, a on bez wątpienia był profesjonalistą. Spojrzał w bok, w kierunku drzwi, przez które wchodził akurat Solski. Nie rozpoznał go, choć Artur zauważył w jego wzroku zmieszanie. Zaraz sobie przypomnisz. Wszedł do newsroomu i trzymając się ściany, obchodził Tokarczyka z prawej strony. Nikt nie zwracał na niego uwagi. Wszyscy byli wpatrzeni w prowadzącego, niczym w Boga. Czekali na jego słowa jak na objawienie. W newsroomie zapanowała cisza. Na wielkich monitorach pojawił się obraz warszawskich ulic. Jak co roku, 1 sierpnia o godzinie 17, miasto stanęło. Rozbrzmiały syreny. 64. rocznica powstania. Hołd oddany kilkunastu tysiącom powstańców i blisko 200 tysiącom cywilów, którzy zginęli w bezsensownym, skazanym na klęskę zrywie. Solski podziwiał bohaterstwo tych, którzy postanowili w tamtych dniach walczyć, ale ich ofiarę uważał za niepotrzebną. Zbiorowe samobójstwo. Idąc przez newsroom, przypomniał sobie cytowane często przy tej okazji słowa generała Władysława Andersa. Wywołanie powstania uważam za ciężką zbrodnię i pytam się, kto ponosi za to odpowiedzialność. Odpowiedzialność. Solski nie myślał już o powstaniu. Teraz najważniejsza była bitwa, którą miał za chwilę rozpocząć. Witam państwa, Ludwik Tokarczyk. To specjalne wydanie raportu dnia. Blondyn z nienagannym przedziałkiem, o zniewalającym uśmiechu, z błyszczącymi białymi zębami i jakby tego było mało, obdarzony znakomitym głosem, rozpoczął swój show. Łączenia z reporterami, materiały okolicznościowe,
Fragmenty wystąpień polityków to jedynie dodatki do retorycznych popisów Tokarczyka. Na monitorach pojawił się premier Andrzejewski. Potrzebujemy silniejszego i sprawniejszego państwa, by realizować ideały powstańców, mówił szef rządu. Pierdolisz. Solski prawie prychnął, usłyszawszy słowa premiera. Powstrzymał się jednak i powoli ruszył w kierunku podestu, na którym ustawiony był stół prowadzącego. Tokarczyk o czymś perorował, patrząc w kamerę, ale Artur tego nie słyszał. Szum w uszach i wzrok skupiony na celu. Jebać to. Iken Hisatsu. 5 metrów. 4, 2, 1. Stanął obok zdumionego Tokarczyka. Nikt nie reagował. Żadnego ruchu czy słowa. Zebrane w newsroomie osoby, jak zahipnotyzowane, czekały na to, co się stanie. Solski rozpiął swoją wojskową kurtkę i rozejrzał się. We wszystkich oczach widział strach. Nie trzeba być ekspertem, by rozpoznać pas szachida. W przypadku Artura był to nie tyle pas, ile kamizelka. 20 kilogramów materiału wybuchowego uzupełnione dla lepszego efektu śrubami, gwoździami i kulkami z łożysk. W lewej dłoni Solski trzymał detonator. Tokarczyk zbladł i zaczął się jąkać. Szanowni państwo, wygląda na to, że musimy przerwać program. Po tych słowach ktoś nerwowy w reżyserce zdjął program z wizji, a w jego miejsce pojawiła się kolorowa plansza. Obraz kontrolny. Solski zerknął na monitory podglądowe. Wracamy na wizję, bo zaraz wszystkich nas wyśle na orbitę okołoziemską. Kolorowe paski zniknęły, a w ich miejsce widzowie ponownie zobaczyli przerażonego Ludwika Tokarczyka i stojącego za nim Łysola, ubranego w wybuchową kamizelkę. Showtime. Telewizja na żywo, w nieznanym do tej pory wymiarze. Przepraszam państwa za chwilowe problemy techniczne. Wydanie specjalne dopiero się rozpoczyna. Powiedział Artur, patrząc prosto w kamerę, do której mówił przed chwilą Ludwik. Nazywam się Artur Solski i radzę zostać z nami. Naprawdę warto. Po tych słowach nachylił się do ucha Tokarczyka. Każdy mięsień na twarzy prowadzącego był napięty. Szczękę miał tak mocno zaciśniętą, że na jego szyi pojawiły się nabrzmiałe żyły. Wyluzuj, Ludwik, bo ci pikawa stanie, szepnął Artur. A przecież musisz poprowadzić ten program do końca. Rozdział 1. 3 miesiące wcześniej. 1 maja 2008 roku. Czwartek. Sankt Petersburg. Godzina 20:15. Położony na niewielkiej wyspie stadion Pietrowski pękał w szwach. Wybudowany w 1925 roku obiekt mógł pomieścić zaledwie około 22 tysięcy widzów. Chętnych było 10 razy tyle. Każdy prawdziwy rosyjski kibic piłkarski chciał obejrzeć rewanżowy mecz półfinału Pucharu UEFA między Zenitem Sankt Petersburg a Bayernem Monachium. Tym bardziej, że tydzień wcześniej na Allianz Arena padł sensacyjny remis 1-1. Leonard Bielak odgarnął długie, siwe włosy z czoła i rozejrzał się po zapełnionym stadionie. Nie robił on na nim specjalnego wrażenia. Dolne stany średniej wschodnioeuropejskiej. Noszący przez dziesięciolecia imię Lenina obiekt wielokrotnie przebudowywano, a wszystko po to, by nadać mu idealną, socrealistyczną formę, czego najbardziej widocznym elementem była okalająca go kolumnada podpierająca górne trybuny. Bielak bez problemu zdobył 2 VIP-owskie bilety na mecz, który rosyjskie media zdążyły już okrzyknąć nową bitwą o Petersburg. Przy okazji
Przypominano czasy Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, kiedy to miasto, wówczas Leningrad, przez 872 dni broniło się przed niemieckimi wojskami. Nie skapitulowało, ale zwycięstwo opłacono setkami tysięcy ofiar. Leonard Bielak, w towarzystwie urodziwej blondynki, która mogłaby być jego córką, zajął miejsce w loży, do której wstęp miały wyłącznie grube ryby rosyjskiego biznesu. Te najgrubsze. Nie miał kompleksów. Sam był właścicielem DTV oraz dużego koncernu metalurgicznego B-Steel Group, który posiadał udziały w firmach wydobywających złoto, diamenty i metale rzadkie w Afryce. Był tutaj znany. Wejściówkę załatwił mu jeden z prezesów Gazpromu, Aleksandr Miedwiediew. Bielak poprawił rękaw niebieskiej sportowej marynarki, która znakomicie komponowała się z jasnokremową koszulą i bawełnianym krawatem. Wszystko uzupełniała wykończona bordowymi zdobieniami biała lniana poszetka. Całość z kolekcji Loropiana. Tej ekskluzywnej marce był wierny od lat. Włoska firma, której początki sięgają XIX wieku, specjalizowała się w produkcji najlepszej jakości tkanin. Jej odzież była nieprzyzwoicie droga i to też, poza jakością ubrań, było powodem, dla którego Bielak się w niej ubierał. Uwielbiał wszystko, co nieprzyzwoite i piękne. Niczym Raskolnikow, bohater rozgrywającej się zresztą w Petersburgu zbrodni i kary Dostojewskiego. On także dzielił ludzi na dwie klasy. Niższych, będących jedynie materiałem rozpłodowym, i właściwych, których umysł i umiejętności pchają świat do przodu. Siebie rzecz jasna zaliczał do tej drugiej, uprzywilejowanej grupy. Im było wolno więcej. Rodion Romanowicz Raskolnikow stwierdził, że jeśli takiemu człowiekowi dla ziszczenia jego idei wypadnie stąpać chociażby po trupach, przez krew, to sądzę, że może on wewnętrznie w zgodzie z sumieniem zezwolić sobie nawet na pochód poprzez krew. Tak, Leonard Bielak mógłby się podpisać pod tymi słowami. W loży pojawił się Aleksandr Miedwiediew w sportowej kurtce, dżinsach i koszulce polo. Był wysokim mężczyzną, nieco po 50, miał krótko ostrzyżone, lekko przyprószone siwizną ciemnoblond włosy, na nosie zaś delikatne okulary ze szkłami bez oprawek. Całości dopełniały pękaty nos i wyglądające jak bąbel znamie nad górną wargą, które trochę psuło wizerunek człowieka sukcesu. Urodził się w Szachtiorsku na Sachalinie. Żartowano, że tam nawet wrony nie dolatują. Chłopak z rosyjskiego Dalekiego Wschodu zrobił niesamowitą karierę. Zaszedł naprawdę wysoko. Obecnie był wiceprezesem Gazpromu i dyrektorem generalnym Gazprom Eksport. Czasami żartowano, że dzięki nazwisku. Był to jednak wyłącznie zbieg okoliczności. Aleksandr Miedwiediew nie miał bowiem żadnych rodzinnych koligacji z wicepremierem Dmitrijem Miedwiediewem, który niedawno wygrał wybory i za tydzień miał oficjalnie zostać rosyjskim prezydentem. Aleksandr nie ograniczał się do działalności biznesowej. Niejako po godzinach dla rozrywki prezesował SKA Sankt Petersburg, tutejszej drużynie hokejowej. Zdrastwujcie, Aleksandrze Iwanowiczu. Bielak podszedł się przywitać. Miedwiediew uśmiechnął się szeroko i objął go. Mój druk Leonard! Wymienili kilka uwag na temat zbliżającego się meczu i umówili na dłuższą rozmowę w przerwie. Bielak przedstawił swoją partnerkę, która tymczasem zsunęła z ramion kaszmirowy szal, tak by znajomy jej ukochanego mógł dobrze się przyjrzeć imponującym piersiom. Miedwiediew słusznie uznał, że to zaproszenie do podziwiania kobiecych kształtów i skorzystał z niego bez skrępowania. Widok musiał przypaść mu do gustu, bo ze szczerym uznaniem pokiwał głową i poklepał Leonarda po ramieniu. Po tak gorącym powitaniu Bielak poczuł się dowartościowany. Uściski z wiceprezesem Gazpromu
zostały zauważone nie tylko przez pozostałych VIP-ów, ale także urodziwe hostesy, które z jeszcze większą pieczołowitością troszczyły się odtąd o gościa z Polski. Leonard Bielak doceniał takie drobne, czasami niezauważalne rzeczy. Sam też dbał o drobiazgi i dotyczyło to każdego aspektu jego życia, poczynając od garderoby, a na biznesie kończąc. Drobiazgi są najważniejsze, bo te drobiazgi gubią zawsze i wszędzie, powiedział Raskolnikow. Piłkarze weszli na boisko. Trybuny oszalały. Zrobiło się niebiesko-biało. Spiker przedstawił składy obu drużyn. Mimo zaskakującego remisu 1-1 tydzień wcześniej w Monachium, to właśnie Bawarczycy byli faworytami meczu rewanżowego. Według ekspertów w przeliczeniu na euro wartość niemieckiej jedenastki na papierze była czterokrotnie wyższa od drużyny Zenitu. Norweski sędzia Tom Henning Ovrebo gwizdkiem dał sygnał do rozpoczęcia meczu. Leonard Bielak jeszcze dobrze nie usadowił się w fotelu, gdy rosyjska drużyna prowadziła już 1-0. Rzut wolny wykonał Paweł Pogrebniak, dziurawy mur Bawarczyków, i Oliver Kahn wyjmował piłkę z siatki. 1-0! Krzyknął spiker, a tłum na trybunach oszalał ze szczęścia. Tego nikt się nie spodziewał. Pysiu, a nasi to którzy? Spytała blond piękność, trzepocząc rzęsami, których długość jasno wskazywała na to, że nie są naturalne. Nawet wielbłądy nie mają tak długich rzęs. Koko, proszę, westchnął Bielak i pokręcił głową. Białe. Nasi grają w białych strojach. Te czarne są ładniejsze, oceniła Koko, wskazując graczy Bayernu. Szkoda, że przegrywają. Bielak nic już nie powiedział i skupił się na spotkaniu. Po raz kolejny popełnił błąd, zabierając kobietę na mecz. One nie potrafią tego docenić. Tak naprawdę chciał pokazać Koko Sankt Petersburg i spędzić miło kilka dni, bzykając młodą, zgrabną dupencję. Była jego nową zdobyczą. Jeszcze się nią nie nacieszył, a raczej nie znudził. Zarezerwował nawet dla nich apartament carski w słynnym hotelu Astoria. Podobno to w tym hotelu Hitler planował wydać uroczysty bal z okazji podbicia ZSRR. Tylko spokojnie. Przestał słuchać głupich komentarzy blondynki. Niby był pewny wygranej Zenitu, ale niepokoił się o końcowy wynik. Kolejna bramka dla gospodarzy padła w 39. minucie. Tym razem strzelił Konstantin Zyrianow, który mimo asysty trzech obrońców bez większego problemu wbiegł w pole karne i posłał piłkę nad rękami interweniującego Olivera Kahna. 2-0! Zakrzyknął spiker, a publiczność była bliska ekstazy. Bielak uśmiechnął się tylko do swoich myśli. Wszystko zgodnie z planem. Pysiu, długo jeszcze? Zaświergotała cycata blondynka, ostentacyjnie kręcąc się w fotelu. Kurwa, po jaki chuj było ją brać? Bielak zmusił się do uśmiechu. Kociu, jeszcze godzinka i ruszymy w miasto. Blondynka niczym dziecko zrobiła nadąsaną minę i tupnęła nogą. Wynagrodzę ci to, kochanie, bądź cierpliwa. Pysiaczek musi obejrzeć ten mecz. Spojrzał na zegarek. Hablot Big Bang King Power F1 Great Britain Silverstone. Limitowana seria z różowego złota, tytanu i karbonu. Wyprodukowano takich tylko 250 sztuk. Cena w przeliczeniu na złoto około 110 tysięcy. Tak, Bielak uwielbiał luksus. Zaraz przerwa. Wstał i rozejrzał się, szukając Aleksandra Miedwiediewa. Poczekaj tutaj, muszę coś załatwić, powiedział do swojej partnerki i ruszył na poszukiwania wiceprezesa Gazpromu. Dłuższą chwilę kręcił się po pomieszczeniach, w których rozstawiono poczęstunek i alkohole dla VIP-ów, ale nie mógł wypatrzyć znajomego. Kak mecz? Usłyszawszy pytanie, Bielak się odwrócił.
Zadał je niski mężczyzna o gruzińskim typie urody. Miał czarne, lekko kręcone włosy, duże, ciemne oczy, śniadą cerę i wydatne kości policzkowe. Mnie oczyń nrawica, odpowiedział na odczepne Bielak, nie przestając rozglądać się za Miedwiediewem. Mężczyzna uśmiechnął się przyjaźnie. Najwyraźniej miał coś jeszcze do powiedzenia. Leonardzie Pawłowiczu, zaczął i kontynuował po rosyjsku. Musimy poważnie porozmawiać. Czy my się znamy? Bielak skupił się na nieznajomym. Wy mnie nie znacie, ale ja znam was, powiedział Gruzin. Słyszeliśmy o waszych nowych planach biznesowych związanych z ropą. To nie jest dobry pomysł. Zbyt wielkie ryzyko. Po co to wam? To jakiś absurd. Kim pan w ogóle jest? Bielak starał się zachować spokój. Zaraz do tego dojdziemy. W swoim 58-letnim życiu Leonard Bielak rzadko czuł się zaskoczony. Jednak tym razem tak właśnie było. Jakiś rosyjski karakan zgrywa wujka dobra rada, a on nawet nie wie, z kim rozmawia. Sytuacja była co najmniej dziwna. Bielak szybko się opanował i zachowując kamienną twarz, patrzył prosto w oczy nieznajomego. Jego umysł zaczął pracować na najwyższych obrotach. Mówię to z troską, powiedział Gruzin, kiwając teatralnie głową. Chciał pokazać, jak bardzo martwi się o Bielaka. Leonardzie Pawłowiczu, jak widzicie, możemy wiele, wskazał ręką w kierunku boiska, na które wychodzili właśnie piłkarze. Jak wiecie, potrafimy się dzielić z przyjaciółmi. Nie rozumiem, o czym pan mówi, zareagował Bielak trochę za szybko i za nerwowo. Mężczyzna uśmiechnął się. Postawiliście, Leonardzie Pawłowiczu, na konkretny wynik, $1,000,000. Po meczu będziecie mieć tego prawie 100 razy więcej. Dokładna kwota zależy od przelicznika bukmachera. Nie powinien pan tyle pić, to jakieś brednie, rzekł stanowczo Bielak. Mężczyzna jakby tego nie usłyszał. Jeszcze raz proszę was, byście przemyśleli swoje plany. Wspólnie zdziałamy więcej. Gruzin był uprzejmy, ale stanowczy. Każde słowo miało znaczenie, dlatego wypowiadał je powoli, odpowiednio akcentując. Bielak był zaniepokojony, szybko analizował sytuację. Facet wiedział o jego planach biznesowych i o meczu. Broker musiał sypnąć. Nieznajomy z pewnością był kimś ważnym. Żaden leszcz nie odważyłby się tak otwarcie mu grozić i nie miałby tak dokładnych informacji. Służby czy mafia? W Sankt Petersburgu związki między światem polityki, biznesu, służb specjalnych i grup przestępczych były bardzo silne. Czasami wręcz trudno było określić, kto jest kim. Obowiązywała krysza, zmowa milczenia i immunitet w jednym. Mając kryszę, czyli dach, można w Rosji wszystko. To jak parasol, który trzymają nad głową gangstera politycy i specsłużby. Ci, którzy byli dogadani z władzami i dzielili się z nimi uczciwie, mogli żyć spokojnie. Żaden prokurator nie odważyłby się postawić takim biznesmenom zarzutów. A jeśli znalazł się szaleniec, to znikał. Sam Władimir Putin wielokrotnie oskarżany był o ciemne interesy i kontakty z przestępcami, gdy zajmował w Sankt Petersburgu stanowisko zastępcy mera. Według zachodnich ekspertów nawet 2/3 rosyjskiej gospodarki może być pod kontrolą przestępczych syndykatów. To byli bandyci z mocy prawa. Zanim jeszcze świat zorientował się, że komunizm zaczyna się sypać, a dni partii i sowieckiego sojuza są policzone, KGB rozpoczęło operację budowania struktur mafijnych. Powstał syndykat, w którego skład wchodziło początkowo 11 bosów, nazywanych w Rosji autorytetami. To oni w okresie transformacji przejmowali państwowe firmy i przemysł. Z czasem stali się szanowanymi biznesmenami. Podobny mechanizm, choć na inną skalę, działał też w Polsce. Niby dlaczego mam robić z wami interesy? Co ja będę z tego miał?
– spytał Bielak. – Przede wszystkim spokój i bezpieczeństwo. Rzeczy bezcenne. Mężczyzna przywołał hostesę roznoszącą na srebrnej tacy kieliszki z winem. Wziął dwa i jeden podał właścicielowi DTV. Mam już wspólników, którzy dbają o moje bezpieczeństwo, powiedział Bielak. Może czas ich zmienić, rzekł Gruzin, podając mu wizytówkę. Proszę dać znać, gdy podejmiecie już decyzję. Wierzę w wasz rozsądek, Leonardzie Pawłowiczu. Mężczyzna miał już odejść, ale coś sobie przypomniał. Aha, tutaj mam dla was mały prezent. Miłego wieczoru. Z wewnętrznej kieszeni marynarki wyjął kopertę. Bielak otworzył ją dopiero, gdy nieznajomy zniknął w swojej loży. W środku było 5 zdjęć, na wszystkich on i Koko kochający się w hotelu. Do ich zrobienia wykorzystano co najmniej 2 ukryte aparaty fotograficzne. Bielak jednym haustem wypił trzymane w ręku wino. Nie martwiła go amatorska sesja porno, w której odegrał główną rolę. Faceci mogli mu tylko pozazdrościć znakomitej jak na jego wiek sylwetki, rozmiarów i przede wszystkim dziewczyny, która go dosiadała. Także na żonie te zdjęcia nie zrobiłyby większego wrażenia. Widziała i słyszała niejedno. Ich związek był fikcją, każde miało swoje życie i swoich kochanków. Łączył ich tylko biznes. Bielaka niepokoiła natomiast wiedza, jaką nieznajomy miał na temat jego interesów. Spojrzał na trzymaną w ręku wizytówkę. Była czarna ze złotymi literami. Żadnego tytułu, stanowiska czy nazwy firmy. Tylko nazwisko. Gennadij Pietrow. I numer telefonu. Wyciągnął swojego iPhona i w internetowej wyszukiwarce wpisał nazwisko widniejące na wizytówce. Gennadij Pietrow. Biznesmen, przedsiębiorca budowlany, właściciel sieci stacji paliw. Pojawiło się też kilka linków do artykułów prasowych, w których dziennikarze sugerowali ścisłe powiązania Pietrowa z Kremlem i rosyjską mafią. Swoją błyskotliwą karierę rozpoczął u progu lat 90. ubiegłego wieku, od inwestowania w hiszpańskie nieruchomości. Pieniądze na rozruch, jak twierdzili dziennikarze, dostał od KGB. Ale były to jedynie przypuszczenia i spekulacje. Nikt nie potrafił wykazać jednoznacznie, że Pietrow działa niezgodnie z prawem. Poważna sprawa. Bielak nie zastanawiał się długo. Wybrał numer z książki adresowej. Gdy czekał na połączenie, Zenit strzelił właśnie 3. bramkę. Tym razem na listę strzelców wpisał się Fajzulin. Bawarczycy dostawali solidne lanie. Tak, usłyszał znajomy głos w słuchawce. Musimy się spotkać. Doszło do nieplanowanego kontaktu, powiedział Bielak, nie wdając się w szczegóły, co dla jego rozmówcy było całkowicie zrozumiałe. Kiedy? Mogę wrócić jutro z samego rana, odparł Bielak. I tak minęła mu ochota na seks z Koko. Bądź u mnie o 15. Leonard Bielak podszedł do baru i poprosił o podwójną whisky. Wypił niemal duszkiem, powtórzył zamówienie. Alkohol zniknął równie szybko. Adrenalina opadała. Wrócił do loży, gdzie czekała na niego wściekła Koko. No teraz, Pysiu, to przegiąłeś, powiedziała. Co ty sobie wyobrażasz? Że będziesz się gdzieś sam szlajał, a ja mam tutaj warować? Blondyna wybrała zły moment na fochy. Zamknij się, kurwa, i nie odzywaj, wycedził Bielak przez zaciśnięte zęby. Jesteś moja i będę robił z tobą, co zechcę. Rozumiesz, dziwko? A teraz waruj. Koko bała się odezwać. Jeszcze nigdy nie widziała w oczach Bielaka takiej furii. Do końca meczu milczała. Zenit rozgromił Bayern 4-0. To była sensacja, jakiej nikt się nie spodziewał. No, prawie nikt. Kilka azjatyckich firm bukmacherskich przyjęło tysiące zakładów, w których drobni gracze postawili na taki właśnie wynik.
Gdyby zsumować kwoty, jakie postawiono, wyszłoby około 8 milionów dolarów. Za każdego dolara postawionego na zwycięstwo Zenitu 4-0 gracz dostawał 87. Jadąc hotelową limuzyną, Bielak patrzył przez okno i myślał o Gennadiju Pietrowie. What the fuck? Koko delikatnie położyła mu rękę na brzuchu. Nie odtrącił jej, co odebrała jako przyzwolenie na kolejny krok. Dłoń zsunęła się do krocza. Poczuła, jak Bielak twardnieje. Zamknął oczy i odchylił głowę do tyłu. Koko sprawnie, paroma delikatnymi ruchami, dobrała się do niego. Nim dojechali do hotelu, jej usta były pełne nasienia. Bielak uśmiechnął się, nie otwierając oczu. Pogłaskał dziewczynę po włosach. Było mu zdecydowanie lepiej. Mógłby tak przesiedzieć całą noc.